Witamy na pokładzie Kolei Dolnośląskich. Zapewniamy milionom pasażerów bezpieczny i szybki transport do niemal 270 przystanków i stacji kolejowych. Z nami pojedziesz nawet 160 km na godzinę, bez mandatu. Dziękujemy za zaufanie. Życzymy przyjemnej podróży. Podo Artist, twój ekspert w dziedzinie zdrowia stóp. Skracamy paznokcie seniorom, leczymy wrastające paznokcie, usuwamy odciski i kurzajki, wykonujemy indywidualne wkładki ortopedyczne. Podo Artist, Magdalena Brzezińska, ulica Garncarska 2D/1, telefon 781 444 332. Poszukujemy opiekunki do starszej pani w Bolesławcu. Więcej informacji pod numerem telefonu 600 752 534. Dzień dobry, Wioletta Juchaniuk. Przed nami wydarzenia w poniedziałek, 2 października. Stowarzyszenie reemigrantów z Bośni, ich potomków oraz przyjaciół mocno wrosło w kulturowy krajobraz Bolesławca. Na co dzień podejmuje działania związane z kultywowaniem pamięci o przodkach i kraju, z którego przybyli do Bolesławca, ale są też okazje szczególne, jak obchody dziesięciolecia działania zespołu śpiewaczego tego stowarzyszenia. Wciąż mamy wiosnę, bawimy się póki czas, kochamy Polskę i Bośnię, przyjaźń niech łączy nas. Tymi słowami hymnu stowarzyszenia witam serdecznie wszystkich przybyłych na uroczyste spotkanie z okazji 10. jubileuszu zespołu śpiewaczy Stowarzyszenia Remigrantów z Bośni, ich potomków oraz przyjaciół. Zespół utworzony został z inspiracji Haliny Waniak w 2013 roku. W mieście i całym powiecie folklor bośniacki i chorwacki kultywowały już różne zespoły, ale kolejne pokolenia reemigrantów nie słabną w odwoływaniu się do tej spuścizny ich przodków. Nie byłoby zapewne zespołu, gdyby nie dwaj wspaniali bracia. Panowie Józef i Karol Herbutowie. Założycielem i pierwszym kierownikiem zespołu był pan Józef, który grał również w kapeli na akordeonie. Jest on również autorem tekstów piosenek śpiewanych przez zespół, natomiast pan Karol cementuje zespół, nie tylko organizując występy i koncerty, ale od 2016 roku prowadzi zespół i jest jego kierownikiem. W repertuarze zespołu są oczywiście bośniackie i chorwackie pieśni, ale też polskie, a w tym te autorskie. Występuje corocznie na wielu imprezach i w powiecie bolesławieckim i poza nim. Daje koncerty w Bośni i występował w Niemczech. Mamy to szczęście, że Bolesławiec ma wiele wspaniałych ludzi, którzy są takimi małymi serduszkami, które tworzą całe serce, które pompuje tą krew i energię, przez które to miasto żyje. I jednym z tych serduszek, szanowni państwo, jesteście wy, jako zespół stowarzyszenia, które działa tutaj w Bolesławcu i które przez te 10 lat ubogacało nasze miasto swoją muzyką, swoim śpiewem, które swoją działalnością przekazywało i przekazuje nadal tą tradycję, kulturę, która została tutaj przywieziona przecież
zaraz po wojnie do Bolesławca. Poseł w imieniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego przekazał zespołowi list gratulacyjny oraz nagrody w wysokości 15 tysięcy złotych. Mało jest takich organizacji, które przez długie lata konsekwentnie realizują swoją politykę. Politykę dobrą, bo to jest polityka, która wzmacnia to, co w nas najlepsze, czyli nasz patriotyzm, nasze tradycje, to, że jesteśmy Polakami. A że przy okazji jest to jeszcze ubarwione tą nutą bałkańską, południową, fantazyjną, to tylko nas, że tak powiem, wzmacnia, ubogaca, jesteśmy ciekawsi. Wielokulturowość ziemi bolsawieckiej jest tworzona obecnie właśnie przez potomków pierwszych powojennych przybyszy, z których gro pochodziła z południa Europy, z ówczesnej Jugosławii. Na ten aspekt tworzenia współczesnego obrazu kulturowego miasta uwagę zwrócił w liście gratulacyjnym prezydent Bolesławca, liście, który odczytał przewodniczący Rady Miasta. Wasza praca pielęgnuje dorobek pokoleń osadników Dolnego Śląska. Pragnę podziękować wszystkim członkom zespołu za prowadzoną działalność artystyczną, która tworzy wspaniałą historię naszego miasta i wzbogaca ją o wartości, które stanowią w naszej tożsamości narodowej. Życzę Państwu kolejnych dziesiątek lat działalności oraz radość związaną z tańcem i muzyką dla Państwa, inspiracją dla naszego i dalszych działań. Zespołowi życzenia i gratulacje przekazali przedstawiciele wielu lokalnych instytucji i stowarzyszeń, które współpracują ze Stowarzyszeniem Reemigrantów. A szczególne życzenia popłynęły od przewodniczącej Bolseckiej Rady Seniorów, szczególne, bo okraszone jugosłowiańską piosenką. Szczególnym momentem tego jubileuszu było też to, co powiedziała Ewa Sondaj, córka Haliny Waniak i świętej pamięci Jana Waniaka, który przekazał jej zamiłowanie do folkloru przodków. To dzięki temu, że on ciągle puszczał te piosenki z kasetowego magnetofonu, gdzie ciągle się wciągała ta kaseta, tam cały czas tato stał z długopisem albo z ołówkiem i to zwijał, bo ciągle coś się działo, ale w naszym domu zawsze była muzyka jugosłowiańska, bo to dla nas była Jugosławia. No i to właśnie śpiew płynący ze sceny był w tym wydarzeniu najważniejszy. To w ten sposób zaproszone na jubileusz zespoły, jak choćby niespodzianka z Tomaszowa Bolesawieckiego, najpełniej mogły oddać hołd swoim koleżankom i kolegom z zespołu śpiewaczego Bośniackiego Stowarzyszenia. Nie mogło w tym dniu i miejscu zabraknąć najbardziej znanej orkiestry kultywującej folklor jugosłowiański, czyli kapeli Herbutów, która za 3 lata obchodzić będzie 40-lecie. Muzyka
czas na wydarzenia w skrócie. Zapraszam. Patrol z komisariatu policji w Kruszynie natrafił na jednej ze stacji paliw w gminie Bolesławiec na pojazd, wobec którego istniało podejrzenie, że pochodzi z przestępstwa. Okazało się, że samochód wart 10 tysięcy złotych został na początku tego roku skradziony w województwie śląskim. Został już przekazany jego właścicielowi. Jest już jesień i skraca się dzienna pora, w związku z tym policja przypomina o konieczności posiadania przez pieszych, którzy poruszają się szczególnie poza terenem zabudowanym, elementów odblaskowych na swoich ubraniach. To bowiem zdecydowanie poprawia ich widoczność na drodze dla kierujących pojazdami. Główny Urząd Statystyczny wydał obwieszczenie w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w powiatach na dzień 30 czerwca. Najwyższe bezrobocie jest w powiecie brzozowskim na Podkarpaciu – 19,6%, a najniższe w poznańskim – 1%. Na Dolnym Śląsku najniższe jest w powiecie wrocławskim – 1,4%, a na drugim miejscu jest powiat bolesławiecki z bezrobociem na poziomie 3,1%. We Wrocławiu otwarto TriCube, czyli inkubator przedsiębiorczości stworzony przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej w partnerstwie z Dolnośląskim Funduszem Rozwoju. Nowoczesny budynek będzie wspierał działalność firm z naszego regionu, a przede wszystkim tych, które związane są z innowacyjnymi branżami gospodarki. Bolesławieckie Muzeum Ceramiki i Urząd Miasta Bolesławca realizują działania promujące bolesławieckie dziedzictwo kulturowe. W Łodzi odbyło się forum doradcze szlaków kulturowych Rady Europy. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Europejskiego Szlaku Ceramiki, a w tym Krzysztof Hewak oraz Anna Bober-Tubaj. Natomiast w Opolu odbył się Kongres Czechoznawstwa Polskiego i Polonoznawstwa Czeskiego. W gronie zaproszonych prelegentów znalazła się Anna Bober-Tubaj. W szkole podstawowej nr 1 odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania na uczniów. Pierwszoklasiści przez wiele dni solidnie przygotowywali się do tego szczególnego dnia, chcąc jak najlepiej zaprezentować swoje umiejętności wokalne i taneczne w okolicznościowym programie. Złożyli również uroczyste ślubowanie, po czym nastąpił symboliczny akt pasowania. Bolesławieckie Amazonki zorganizowały marsz, który już tradycyjnie odbywa się z okazji Dnia Walki z Rakiem. W ten sposób zwracają uwagę na konieczność robienia badań profilaktycznych, które pozwalają na wykrycie tej choroby we wczesnym stadium. Bolesławiecki Klub Amazonek w ubiegłym roku obchodził ćwierćwiecze swojej działalności. W doroczny plan tej aktywności od lat wrosły marsze związane z Dniem Walki z Rakiem. W tym roku panie, ale też wielu panów, po raz 9 wyruszyli na ulice miasta. Chcemy osobom chorym pokazać, że się nie ma czego wstydzić, żeby przyszły do nas. Przyjmujemy wszystkich, i mężczyzn, i kobiety. Z każdym rakiem, to nie tylko, że z rakiem piersi. Także chcemy pokazać, żeby przyszło, bo jest bardzo dużo chorych, a niektórzy się bardzo wstydzą. Nie chcą, żeby ktoś widział, żeby sąsiedzi, żeby to... I w ten sposób chcemy pokazać, że w grupie jest zawsze łatwiej, bo wszyscy jesteśmy chorzy. Bardzo ważnym przesłaniem marszu i aktywności bolesławieckich Amazonek jest to, by korzystać z profilaktyki. Osoby, które przeszły przez choroby rakowe, doskonale już wiedzą, jak istotne są badania, które pozwalają na wczesne wykrycie raka. To bowiem znacząco zwiększa szanse na jego skuteczne wyleczenie. W tym Amazonki ściśle współpracują z Bolesławieckim Szpitalem Świętego Łukasza. Amazonki i szpital to są rzeczy nieodzowne. To są ludzie, którzy wspólnie przeżywają ciężkie chwile, a szpital jest miejscem, który potrafi ułatwić to życie w tych trudnych chwilach i wspierać się wzajemnie. To stowarzyszenie, które bardzo mocno wspiera profilaktykę. To również nasza misja, żeby ludzie badali się. To moja misja, że diagnostyka jest fundamentem naszego szpitala i również Amazonki to podzielają. Także dzięki współpracy, bardzo dobrej współpracy, możemy promować to zdrowie onkologiczne, profilaktykę onkologiczną.
Poza apelem do wszystkich, który płynie z aktywności Amazonek, by nie lekceważyć profilaktyki i niezbędnych badań, takie spotkania mają też znaczenie integracyjne. Członkowie klubu i jego sympatycy mają okazję do spotkania się ze sobą i wymiany doświadczeń. Wśród wszystkich stowarzyszeń funkcjonujących w mieście Bolesławiec i w powiecie nasze Amazonki są jednymi z najbardziej aktywnych. Przykładem tej aktywności jest ten dzisiejszy marsz, który za chwilę się rozpocznie. To jest spotkanie, które odbywa się już od wielu, wielu, wielu lat. Skupia nie tylko same Amazonki, ale ich przyjaciół, wszystkich tych, dla których zdrowie mieszkańców naszego powiatu jest ważne, ale też jakość życia, możliwość spotkania, porozmawiania z osobą życzliwą. W Bolesławskim Marszu wzięli też udział przedstawiciele podobnych stowarzyszeń z całego regionu dolnośląskiego. Utworzony przez nich wszystkich pochód poprowadziła orkiestra, a przed nią dwie dosłowne Amazonki, czyli panie na wierzchowcach. Marsz wyruszył z podpływalni Orka i przeszedł ulicę Asnyka do rynku, a stamtąd pod Teatr Stary. Zwieńczeniem tego wydarzenia były prelekcje. Dyrektor szpitala przedstawił obecny stan tej placówki z uwzględnieniem szpitalnej onkologii, a fizjoterapeutka omówiła kwestie dotyczące rehabilitacji. Po wydarzeniach jeszcze prognoza pogody dla Bolesławca na wtorek. Ja dziękuję za dziś i zapraszam jutro. Do zobaczenia. W nocy z poniedziałku na wtorek w Bolesławcu będzie 9 stopni Celsjusza. W dzień temperatura wzrośnie do 24. Wilgotność powietrza 90% w nocy i 60% w dzień. Zachmurzenie będzie umiarkowane. Wieczorem opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne spadnie w ciągu dnia do 1012 hektopaskali, po czym zacznie szybko rosnąć. Wiatr do 18 km na godzinę wiał będzie z kierunków zachodnich. PodoArtist, twój ekspert w dziedzinie zdrowia stóp. Skracamy paznokcie seniorom, leczymy wrastające paznokcie, usuwamy odciski i kurzajki, wykonujemy indywidualne wkładki ortopedyczne. PodoArtist, Magdalena Brzezińska, ulica Garncarska 2D/1, telefon 781 444 332. Budujesz, remontujesz, a może porządkujesz. Masz trochę kłopotliwych odpadów, których nie obejmuje przydomowy system segregacji? Gabaryty i inne problematyczne odpady bez problemu i bezpłatnie przyjmie PSZOK. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych działa w Bolesławcu przy ulicy Staszica 6. PSZOK to prosty i wygodny sposób na kłopotliwe odpady.